Siema, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat hardkorowego życia z hardkorowym koksem na hardkorowej siłowni. A wybaczcie, ja muszę być dzisiaj niestety w bluzie, ponieważ przy takich dwóch dzikach będę wyglądał jak ostatnia pizda. Siemanko, jestem koksu. Co tam słychać? Co tam słychać? Jak widzisz, trzeba zapierdalać. Daj Boże każdemu taką pracę, nie? To ci powiem, tak teraz sobie oglądam tą twoją siłownię. Jak dla mnie praca marzeń. Mieć swoją siłownię. Dokładnie. I to jeszcze taką siłownię. Budowałem to, żeby być zadowolonym, jak mówisz, praca marzeń. No. Bo kurde, te maszyny, one tak wyglądają, są tak ciężkie, tego się normalnie na siłowni nie spotka. Ja chciałem podnieść tą ławeczkę, to miałem problem. Musiał pasować. To nie jest tak, że Robert sobie wymyśliłeś, otwieram siłownię, tylko wcześniej musiałeś na to długo pracować, prawda? Czego to się w ogóle zaczęło? Chodzi mi tutaj głównie o przygodę z siłownią. No wiesz co, takie na pewno każdy widzi, że teraz o koksu ma siłownię, jak zajebiście. Ale nikt nie widzi tego, wiesz, ile mi zajęło czasu do tego dojść, że dzisiaj, wiesz, ta cała droga, dzisiaj mam tą siłownię, nie? Ile to pracy trzeba było włożyć, ile treningów i tak dalej. Zaczęło się w ogóle od tego, że pierwsza siłownia, co zrobiłem, jak miałem już tam 14 lat, to na moim strychu, na pewno widzieliście. Wszyscy wiesz, hardkorowa, ciężary z czołgę jeszcze. Jak chcesz, to możesz. Zawsze możesz znaleźć to wyjście, że to zrobić. American Dream. Tak, American Dream, jak się mówi. Ale wiesz, no nie było tego, nie było gdzieś kupić aż ciężaru kiedyś. Aż żadnego białka nie było kupić. Kiedy to było? O, to 20 parę lat temu. 25 lat temu, 23-24 lata temu. Zacząłem ćwiczyć, w ogóle 13 lat miałem. Także wiesz, powoli, takimi małymi krokami tego się zaczęło. Później wiesz, pierwsze zawody na Litwie kulturystycznie już, pierwsze zawody wyciskania sztangi też na Litwie, gdzie wyciskałem, miałem 19 lat, wyciskałem 185 kg. Ładnie. Także byłem już genetycznie, można powiedzieć, już miałem tego powera, też łapa już była, 21 lat miałem, to łapa była 48,5. To jeszcze mam ci szansę przegonić. No właśnie. No i wiesz, a później wyjazd do Stanów. Na pewno wszyscy myślą, że w Stanach to czekałem dolary tylko na drzewach. Nic nie musi robić, wszystko jest super, nie? No tak, ludzie myślą. Wiesz, najpierw pojechałem się do pracy w warsztacie, gdzie wiesz, nie byłem jakim trenerem na siłowni i sobie chodziłem i trenowałem. Nie było tak. W warsztacie, wiesz, samochody się naprawiały, zapierdalało się po 12 godzin, a później wieczorem jeszcze cały zmęczony jechało się na siłownię i się dało wszystko zrobić. Dopiero się zaczęło się tak łatwiejsze życie za jakieś 2008-2010 roku, gdzie już zaczęło się te rezultaty się pokazać od zawodu. Wygrałem tam cały Stany w 2010. Jako pro. I wiesz, wtedy już też jeszcze musiałem pracować jako trener, to już łatwiejsza praca niż w garażu. Tak, w Ludzimie właśnie w Stanach. Łatwiejsze z pracy niż w garażu zapierdalać z motkiem. Na pewno, to co ludzie, bardziej dochodowa. No dokładnie. I tak się pokręciło, że teraz w Polsce jestem, nie? Zamierzasz tutaj zostać na dłużej? Na dłużej, no na pewno, póki się wszystko kręci. No teraz wiesz, to już fajnie. Wyjść, tak już biznes otworzyłeś. No tak. Kręci się, to już nie możesz tego zostawić. Nie, no wiesz, fajne, wszystko pozytywnie, też chcę przekazać, wiesz, ludziom tu pozytywne energię, że wszystko jest możliwe w życiu, osiągnąć, tylko trzeba chcieć. Właśnie ta ochota, wiesz, trochę ludzi tracą nadzieję, że widzi, że wszyscy, każdy ma fajnie, a on nie może. Tam problem, wiesz jaki problem? Najpierw popatrzysz na lustro, lustrze i zobaczysz problem. Jest też problem ty, a nie ktoś inny jest twoim problemem. Czy kraj, czy wiesz, najlepiej zwalić winę na kogoś. Tak, o, słuchaj, mi słabo idzie siła, to twoja wina, ty mi nie przywiozłeś tego. Prawda jest taka, że większość ludzi szuka wymówek, no a nie dostrzegają swojej winy w tym wszystkim. Bo tak naprawdę my jesteśmy tylko i wyłącznie odpowiedzialni za to, co osiągniemy i co będziemy mieli, a nie ktoś inny. Dokładnie, tak jest. A większości ludzi się wydaje, że na przykład takim osobom jak ty leci z nieba, nie? Ale tak. Jak oceniasz ten czas w Stanach?
fajny czas. Naprawdę jak się mieszkało, najpierw mieszkałem tam przy Nowym Jorku 9 lat, to tak powiem, że fajnie, ale nie było tego czuć, że taki wiesz, zajebiście, bo więcej było pracy, wszystko, a dopiero zacząłem czuć, że tam fajnie to stanę, później Las Vegas już wtedy mieszkałem. Przeprowadzkę do Las Vegas też mi doprowadziło zawody, bo jeden raz pojechałem tam na zawody, było USA's, wiesz, też ze Stanów jeszcze 2000, NBC, tak, 2008 rok to był, nie? To pierwszy raz taki pojechałem na te zawody, wiesz, tak już całej Ameryki. Las Vegas mi się tak podobał, że cały, wiesz, cały rok możesz chodzić z koszulką, krótkimi rękami. I wiesz, jakiś taki klimat, wiesz, więcej pozytywny, nie? Słońca. Na każdej ulicy inny olbrzym, nie? Tak, dokładnie. I każdy trenował z najlepszymi na świecie. Jay Cutler, Dennis Wolf. Ale jakbyś porównał Polskę do Stanów, bo mi się na przykład raz mi się śniło, że byłem w Stanach. Tak. Ale to szczerze ci powiem, że nie wiem, bałbym się jechać. No wiesz. To trzeba zrobić wszystko na jedną kartę. Dokładnie. Albo się uda, albo się nie uda. Mogę powiedzieć jedno. Wszędzie jest ryzyko. Także to wiesz, to twoje decyzje, czy podejmujesz. Ryzyko, czyli nie. Nikt nie ma żadnej gwarancji, że ci się uda, czy coś nie idzie. Nie? To jest to, że nikt się nie powie. Dokładnie. Jak będzie. Bo ja dużo też naryzykowałem w swoim życiu, powiem naprawdę. Wszystko postawiłem, że o, idę tam i koniec. Ale wiesz, no czasami przegrywasz, czasami wygrywasz. Takie życie, ale musisz stanąć. Też miałem czasy, że spadłem na dół, musieliśmy się podnieść i wszystko zbudować od nowa, także taki wiesz. Aż w każdym biznesie, jak jest na przykład tutaj, no też ryzyko, zbudowałem taki biznes, naprawdę kupę kasy swoją włożyłem i też ryzyko, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Już wszystko poszło i teraz jest na niego. Nie ma szans, żeby taka siła nie poszła. Nie, akurat z swoim nazwiskiem to ciężko, żeby to nie poszło, bo teraz byle kto siłownię otwiera i to zrobiły, wiesz. U nas to, ja ci powiem, że przez 15-16 siłowni, że mnie wyrzucili. Życzyli. Za to samo, zawsze. Wygięta sztanga, dziura w podłodze i tak dalej. To wiesz, no bo to siłownie teraz... Nie te są przystosowane. Oni nie chcą takich jak my. Wiesz o co chodzi. Oni patrzą, że taki on przyjdzie tam trochę porusza tymi piątkami. Ja. Zaryzykuję i muszę ściągnąć tam bluzę, bo jest ciągle. Dawaj, się rozbisz się już, nie wstydź cię. Pokaż te bice. Dobrze jest. Makaroniki, ale ja mam coś, czego nie ma Wojtek. O, widzisz. Myślałem, że pokażesz, tak jest. Myślałem, że pokażesz torby. To też. To by ci lepiej wyszło. Robert, nie da się tego jakoś schować rąk z tyłu, bo czuję się teraz nie swoje bardzo. Dobrze jest. Ja dalej się czuję, że chudy, nie wiem. Muszę tu a to jest chyba zawsze. To jest zawsze. Zawsze, nie? Jak się zaczynało, nie? Pewnie miałeś to samo, że zaczynałeś trenować, na przykład powiedziałeś sobie, że kurde, chciałbym mieć 50 ręce. Tak. To jest pewnie coś wspaniałego. Ale miałeś te 50 i nie wystarczy. Nie. Teraz masz 60 i dalej mało. Nie, no ale wiesz, już ostatnio nie rośnie. Tak. Wróćmy do tematu życia, bo odmieniliśmy trochę. Dobra. Ja może takie pytanko, Robert, czy czujesz się w ogóle szczęśliwym człowiekiem? Czy czegoś ci jednak jeszcze brakuje? Coś byś chciał osiągnąć, zrobić? Brakuje czy nie brakuje? Nie wiadomo, zawsze coś brakuje, nie? Masy. W życiu ja widzę, że życie jest, musi być cały czas progres, nie? Także jak jesteś już w tym miejscu, że nic się nie dzieje nowego, nic nie osiągasz, to też nie czujesz się, że żyjesz. Zawsze jakiś musi być nowy projekt, nowość, czy wiesz, jakiś nowy goal, ten, wiesz, żeby jego osiągnąć znowu. Cel właśnie. Michał nie zna angielskiego. A, okej. Okay. Nowy cel, żeby go osiągnąć, nie? No i tak, wiesz, stawiam cały czas jakiś nowy cel. Tu była siłownia, taki cel, że... Przeprowadzka do Polski, siłownia. No, zrobić siłownia, dalej idziemy, wiesz, co będzie, nie wiadomo. Gdzie jest lepiej? W Polsce czy w Stanach? I dlaczego akurat w Polsce? No w Polsce jest lepiej, bo jestem tutaj. Widzisz. Chodzi mi o ludzi więcej. To nie chodzi może o kraj, ale o ludzi, wiesz. Ludzi mam bardzo pozytywny, wiesz, energię z ludźmi i każdy jest zadowolony, ja jestem zadowolony, także się cieszę, że ktoś mnie tu potrzebuje, żeby wiem, wiesz, zachęcić do tego osiągnięcia celu, czy motywacji i tak dalej, także do tego tu jestem. No, ale masz na pewno klientów, którzy przychodzą i tu
wytłumaczysz im, jak ważne jest jedzenie, jak ważna jest systematyczność, a on ci powie, że on nie ma czasu na dietę, bo on pracuje dużo. No, normalnie, nie? Nie mówię, ja to wiesz. Mówi dużo, ja jem dobrze. Mówię, no rano jem śniadankę, owsiankę, a wieczorem pierdolę sobie ziemniaki z hamonem. I on nie dobrze, no. No, jest, mówię, super. Podsumowując, Robert to ma klawę życie, ale nie zapominajcie, że żeby żyć na takim poziomie, no to trzeba wcześniej zapierdalać hardkorowo i walczyć o swoje, prawda? Dokładnie, to wszystko ciężka praca i mieć w głowie poukładane. Nie wystarczy mieć tylko tu, ale tutaj też jest. Dokładnie. Bardzo ważne. Nie zapominajcie o polajkowaniu, subskrybowaniu i śledzeniu na Instagramie. Ostro. Pompa jest. Kto ma większego? To ja już nie dopinam. No i proszę Państwa, i mamy podium. Miejsce trzecie. Zajął zawodnik z numerem 157. Michał Żądło. On dobrze. Tu na pełnej masie, na hukanie, jak ja pierdzielę. Ja wyjałowiony, wysuszony, bez glikogenu, ale tak się umawialiśmy, nie? Że ja będę właśnie dzisiaj, żeby się dobrze wypalił. Miałeś być. Pamiętacie swoje dzieciństwo? Myśleliście, że będziecie koksami? No ja nie myślałem. Generalnie zawsze gdzieś sport był...